Dyjerki. I co te dyjerki kosztują? Stówę za parkę. To są czarne te dyjerki, tak? A ten to jest? Rolet angielski. Co ty, sam czy czemiczka? Sam. I co on kosztuje, Paweł? Trzy dyszki. Witam wszystkich na kanale Lotowania Andrzeja. Jestem ci na targu w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie na siebie. I zapraszam na chwilę, startujemy. Tu kolegi Pawła nagrywamy. Paweł, to orzełki, to są te czerwone. I kosztują? Stówę. Białe stówę. To jest białe też stówę. I indygo tam jest? Brodawczak jest. O, jest tutaj brodawczak. Co to jest brodawczak? Samczyk. I ten samczyk co on kosztuje? Stówę. Tu kolegi Pawła też dogrywamy te sroczki. Parka ty po ile? Czarnych para jest 80. 80. Żółta 50, samiczka. Widymek ten czerwony? Czerwony, koreniaty, samczyk, łapciaty, 6 dyszek i czarny stówek. Stówek, ten widym czarny stówkę. To my też kolegi Pawła nagrywamy, tu mamy... Krakowiaki. Krakowiaki i jeszcze inaczej mówią, bajszkopy, gdzie indziej. Są różne, mówimy różne nazwy, białogłówki. I ile par tutaj, Paweł, tutaj? Po trzy dyszki mamy namiar do Pawła. O, druiery po 20, bo tamten nie, na wyglądzie nie widać. Po dwie dyszki, bez ławki, po 20 zł. Wyszwac, dwie dyszki i te pocianka, trzy dyszki i parówka, 5 dyszek łapczata. O, taka paróweczka, do kolegi Pawła tu namiar mamy, na białym ogonie, proszę bardzo. Ta paróweczka, widzę kosmo ma ładne. Kolegi Pawła cały czas nagrywamy. Tu są marcinka takie... Widzimy po stówie za parę żółte. No. Czerwony 5 dych. A ten czerwony 5 dych, tak? A ten nywek? Po 4 dyszki nawki. O proszę, po 4 dyszki. Dryjerek też 4 dychy. Proszę bardzo, ten dryjerek też czarny. Do kolegi Marcina tu zapraszamy. Tu kolegi Marcina takie wywrotki. I po 150 zł za parę. 150 zł za parkę. Żółtych jest dwie pary i czerwonych para i samiczka. Kolega Marcin czyta komentarze pod filmem. Dobra, zamykamy. I tutaj mamy. Też chyba po 150. Kolegi Marcina, ale ja namiar nie mam. Kolega Marcin czyta komentarze. 150 za parkę. Tu kolegi Mirka Teczeński z Saksońskiej. Mirek, ile to tutaj parka? 120 zł. Do kolegi Mirka mam namiar. Parka Czajeczek Saksoński 120 zł. Ładnie się prezentuje. Ładnie się ustawiły. No. I tu co mamy? Te serki po ile tutaj, Mirek? Serki po 15 zł. Po 15 zł. Ten krymeczek do fajny, do odgadania. Dwie dychy do wzięcia. Dwie dychy do wzięcia. No. Tutaj namiar do kolegi Mirka, te czajki no. Saksońskie mamy, jakby coś. To tak mniej więcej maksymalnie do dwóch dyszek reszta, tak? No. Tak jest. Tu Mireka pocztowe. Dwie pary nagrywamy. Szemlów jest i... Po ile te szemlów? Mów, Mirek. Po 4 dychy za parę. Po 4 dyszki za parę kolegi Mirka nagrywamy. To jest ta para, o te są para. A to jest parka, tak? Tak, to jest pasami para i druga para jest nakrapiana taka. Do kolegi Mirka mamy namiar, czekaj, zajdę z tamtej strony. A tutaj twoje? A tu takie siano. Tu takie siano, kolega mówi, ale siano nie da się przydaje. Po 3 ile kto da? Po 5 po 3 złote. I pasiaki są takie to, co przyleciały pocztowe. Żołobnik, bo to nie widać, bo jak dużo w klatce. Od 3 do 5. Zamojskie, nie zamojskie. 5 zł i nawet zamojskie za piątkę. Wszystko mówimy o cenach hurtowych. Od 3 do 3 zł to za wszystkie. Tak po piątaku. Można nakupić w Radomiu po 5 zł. Jeszcze kolegi Mirka. Namiar do kolegi Mirka mam. Tutaj mam parbóweczki takie nagrywamy. Proszę bardzo, ktoś tak parbóweczki. Pójdź tu za szczukę. Po 50 zł. Proszę, zapraszamy do Radomia. Po 50 zł za sztukę. Ceny są wyjściowe w Radomiu. Do uzgodnienia. A te bocianki, po ile to jest za parę? Po 50 zł za 50 zł sztuka, próbuję też 50 zł za sztukę. Mówię, ceny są z kolegami do uzgodnienia. A tych bocianów masz więcej może coś? Tych bocianów? Nie, tylko dwa. Tylko parka została. Para jest pani. Para parzysta. To takie parbówki, proszę bardzo, na białych ogonach. Tamta próbeczka, co ona kosztuje? Parzyste, stówkę. Stówkę parka, te jaśniaczki na białych, tutaj wyleciaki. 30 zł. Po 3 dyszki, ceny są do uzgodnienia, tak jest, dobrze podpowiadałem do negocjacji. Tu mamy takie jaśniaczki, po ile? Też po 30 zł. Po 30, wyświanczyki? To są krzyżaki. Krzyżaki, bo ja nie widzę, z przerwy nie widzę, dobrze mi poprawiłeś. 60 zł para. 60 parka, koroniatek krzyżaków.
60 zł parka, zapraszamy tu do kolegi. Samiczka czarna, samiec czerwony. No. Podpowiadać mi były jakie krzyżaczki, proszę bardzo. Czerwony. Czerwony to był samiczka? Samiec. Samiec, a czarna samica, tak? O. Tutaj z tyłu to ja już widzę co jest, a z przodu to nie było widać. Nie podaję. Tutaj te brudki, po ile jakie cenie masz? Ceny są wyjściowe po 70 zł. Ty jaśniaki? Po 8 dyszek. Po 8 dyszek. Ceny mówimy wyjściowe w Radomiu. Takie perłowe mamy. Twoje to są czyje? To są, nie wiadomo. Po ile te perłowe takie te pisiaki? Po 3,5 dyszki jak pisiaczki. Ale ten pasiaczek to kosztuje, nie? Pasiaczek 60 zł. Tu kolegi Koska nagrywamy. Namiar do kolegi Kostka mamy, ale nie wiem jak cenowo tutaj wygląda. Tu jest szczepelek, jasny beczek. Witam kolego, dobrze Cię widzieć. Koroniate, nie wiem ile te jaśniaczki. Po ile? Gołębie Kostka mamy namiar. Tu ciemne, to tam interesujący ten kasztanek koroniaty. Tu pasiaczek. Tu mamy wszystko po 50 zł, suka, wyświanczek i te żołne po 5 dych. Gołębie Kostka nagrywamy. Tu mamy blajwindrale. A po ile kostek te krzyżaki, ten krzyżaczek żółty? 60 zł samiczka, a te wyświance koroniaty kosmatowe obciate? Ile? 150 zł. Ceny też u Kostka są wyjściowe. Ceny podlegają negocjacji. Tu są krymeczki, też Kostka nagrywamy. I te krymeczki ile kostek? 120 do parka, te ciemne kosmaty łapciate ile? 150 zł. I wyświanczeki też mamy fajne łapciate kosmate. I po ile? 150 zł za parkę, ceny wyjściowe. Tu też gołębie Kostka nagrywamy, ale poszedł, mamy widzę koroniatę. I takie masłowe wyświanczeki, koroniata, ale gładkie. Cześć, cześć, do Kostka mamy. No, fajne masłowe. Takie jaśniaczki Kostka są, proszę bardzo, zobaczcie jak się gołębie prezentują. Ale nie wiem po ile, bo Kostka nie ma. Takie jaśniaczki mamy. Gołębie Kostka nagrywamy, namiar do niego mamy tutaj. To gołębie Kostka. Takie jaśniaczki też Kostka. Takie jaśniaczki też kolegi Kostka. Namiar mamy, ale nie wiem po ile, bo koledzy z rana to wszystko lata i kupuje. Nagrywa pana Stanisława pawiki tutaj. Panie Stanisławie, ile te pawiki? 20, 40 zł. Od 20 do 40 zł namiar mamy do pana Stanisława. A te białe tutaj, przepraszam cię kolego na chwilkę. Po ile te białe pocztowe? Też pana Stanisława. Po dyszku, zapraszamy do pana Stanisława. Namiar mamy. Po dyszku takie białe pocztowe. Tu w tej klatce? Tak od do? 40-50 zł tutaj, takie ceny. Tu budapeszki mamy po dyszku, ceny wyjściowe. Tam ktoś potrzeba więcej budapeszków, proszę bardzo, jest tutaj. Cześć, cześć. Proszę bardzo. To wszystko po 20 zł. Pana Stanisława nagrywamy. Tu po dwie dyszki, namiar do kolegi mamy, jakby co. Panie Stanisławie, podejdź. 30-50 zł. Od 30 do 50 zł mamy. Zaraz tam podejdę tutaj i tu mamy te jaśniaczki po ile? 30-40 zł, a te brudki żółte po ile? Brudki 150 zł. Brudki 150 zł. Średnie po stówce. Po stówce średnie, pana Stanisława, namiar mamy, średnie po stówkę. Cześć Wojtek. Po stówce i tu mamy też pana Stanisława widymki żółte. Po 70 zł za sztukę. Tu są samczyki? Nie, samice i samce. Samice i samce. Młode po 70 zł za sztukę, namiar do kolegi mamy. Też pana Stanisława, takie z lotu wszystko gonione, pędzone, żałobniczki. Od 10 do 20 zł. Ceny podlegają do negocjacji przy większym zakupie. Od 10 do 20 zł.
Zapraszamy do Radomia w każdą sobotę tygodnia. Bez względu na święto, na czerwoną kartkę w kalendarzu. Targ jest w Radomiu. Kto przyjedzie, ten jest. Także w każdą sobotę zapraszam. A te strauzeli z naszej Transuli, jakby się ktoś pytał. To jest marka tych Transuli? I co one kosztują? Bardzo cena niska. Tutaj Transule są. Się przesunęły, kurczę. I 50 zł kosztują. Parka parzysta taki Transulu 50 zł. O, teraz pokażane. Parka taka 50 zł. Parka parzysta i namiot do pana Stanisława mamy. Radomiu, prosko, by ktoś chciał prosko do zakupu. I powie takie prosko. 50 zł woreczek. 50 zł woreczek. Czyli po 2,50 wchodzi za kilo. Tu mamy jęczmień, widzę, że nawet ładny, widzę, taki bez końcy. Koledzy jak potrzebują jęczmień. Po ile taki jęczmień? 25 zł worek. 25 zł worek, ładny jęczmień. Zapraszamy do Radomia też po zboże, można kupić. Wrywamy pana Daniela. I tutaj mamy, po ile te pasiaczki tutaj, to po ile są? 6 dych parka, tu mamy. Widymki żółte pana Daniela, namiar tutaj mamy do kolegi. Proszę zobaczyć, jakie widymki ładne. Po ile te żółte? Po 4 dyszki, czajeczki są tak samo. Stówkę para. Stówkę para tych czajeczek, to są siwe czajeczki para. Muszę przejść. Wyświanczyki siwe pana Daniela. Proszę bardzo, także wybór jest w wyświancach. Tak samo samce i samieczki na pewno są. Po ile? Po 2,5 dyszki. Namiar do kolegi Daniela mamy. Po 2,5 dyszki takie wyświanczyki. Te wyświanczyki pana Daniela, siwe, po 25 zł. O, teraz będzie widać. O, wyskoczyły pan Daniela. Będzie zabawa. Będzie zabawa. Proszę, ogonki czyściutkie. To jest kilka sztuk, to jest chyba 7, także jest czym wybrać. Kolega tutaj, ja mam namiar, to podam, jakby coś. Takie zdrowiutkie widać, uciekły w koniec. Dobra, wiadomo, że są. Tu pana Daniela takie winerki nagrywamy. I po ile tutaj jest za sztukę? Po 3,5 dyszki. Tylko w Radomiu mamy takie ceny i za takie ceny można kupić takie winerki. Ceny wyjściowe 3,5 dyszki pana Daniela. Ładne wywrotki. Żółte. I jak cenowo tutaj? 120 parka. 120 parka parzysta, tak? One są młode chyba, młode są. 120 za 2, a ten winerek? 4 dyszki. Te wywrotki mamy, panie Danielu, 120 zł za tutaj. Samczyk i semiczka są? Tak. Samczyk i semiczka, 120 zł. Tu pana Daniela nagrywamy winerki. I po ile, panie Danielu, tutaj? Te po 2,5 dyszki. Te po 2,5 dyszki, pan Daniel mówi, ceny wyjściowe. Po 25 zł. Proszę bardzo. Pana Daniela winerki, ceny wyjściowe po 25 zł. Jeszcze go wybrać. Oglądajcie kanał Lotowanie Andrzeja. Zobaczcie, co hodowcy proponują na targach w Jedlińsku, Radomiu i Zwoleniu. Został suba z dzwonkiem, aby ci nic nie ominęło. Namiar do pana Daniela tutaj mamy. Zapraszamy do pana Tomka z Lipska. Wszystkie akcesoria dla gołębi, dla drobiu, dla kur. Wszystko to, co potrzeba. Pan Tomek ma wieloletnie doświadczenie. Jest też hodowcą gołębi od bardzo wiele lat. I panie Tomku, ile doświadczenie? Gołębie to od dziecka, a lotuje od 90 roku. Także namiar. Z skutkami. 50 zł. Namiar do pana Tomka jest. 4 dyszki. Ale fajna jest. Nie oczyszcza, fajny organizm. Raz w tygodniu. No. Panie Tomku, dobra. Herbatka jest naprawdę z Leśnej Doliny, ale... Mam ładne wiedeńskie. Te wiedeńskie po ile? Po stówkę za sztukę. A tutaj jest jeszcze, czekaj, no tutaj to żółte, żeby było widać. Maściuk taki jest. Co ten żółty kosztuje? 200 zł, ceny wyjściowe. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich, hejka.